Oni są dzisiaj tutaj na bardzo ważnej akcji stanowiącej o życiu i zdrowiu Polaków, rodaków, najbliższych obywateli tego kraju. Ale ten koleś nie ma pojęcia, że jego żonę może w tej chwili ruchać jakiś zboczeniec, który napadł na nią w domu. I w związku z tą sytuacją nie przyjedzie nawet żadna karetka do niej, nie przyjedzie straż pożarna, nie przyjedzie policja, bo oni sobie robią przedstawienie odgórne. Jak ja wiem, ludzie z głębokiej prowincji marzący o życiu, którzy chcą zażreć coś lepiej, wypić coś lepiej od czasu do czasu. To właśnie jest to. Zarazem całe swoje życie postawić na szali tego przedstawienia. Stoicie i gadajcie. Tam w domach ruchają wam wasze żony.